z życia przewodnika. Tym razem Przewodnicy bez granic w cyklu z życia przewodnika znajdują się na Malcie, gdzie mamy naszego człowieka, genialnego Kamila Augustyna. Kamil, powiedz mi, co ty masz na sobie, kim ty jesteś, skąd się wziąłeś na Malcie? Więc zacznijmy od pierwszej, że tak powiem, rzeczy, czyli to jest strój rycerza maltańskiego. No ten akurat, który ja mam, to jest taki bardziej średniowieczny strój, sprzed czasów jeszcze maltańskich. Tak. Niemniej no, to jest, są typowe barwy właśnie joanitów, biała szata z czerwonym krzyżem. No, tego typu szaty właśnie zawsze ubierali w Ziemi Świętej idąc do boju. Słuchaj, jesteśmy na żywo na Facebooku. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Powiem ci, stary, że mój ty bracie po fachu, że idziemy na jakiś rekord. Jest z nami już ponad 140 osób, więc generalnie bardzo, bardzo się cieszymy. Jesteśmy mega podekscytowani. Ja nazywam się Marcin Martini. Dzisiaj w przebraniu mnicha również nagrywaliśmy genialną zajawkę do tego tygodnia maltańskiego, bo twój tydzień, Kamil, trwa. Wczoraj było muzycznie, dzisiaj napisałeś genialny artykuł na naszego bloga na stronie przewodnicybezgranic.pl, gdzie wymieniasz rzeczy, które warto, trzeba, powinno się na Malcie zrobić. Powiedz mi pokrótce, co Malta ma turystom do zaoferowania? No wydawałoby się, że na tak maleńką wyspę to niewiele powinno tego być, ale prawda jest taka, że naprawdę jest tutaj tego mnóstwo. Ja po prawie 10 latach już jak tu mieszkam, wciąż trafiam na różne ciekawe miejsca, których jeszcze do tej pory nie widziałem, także cały czas coś odkrywam. Więc nie jest prawdą, tak jak wiele razy słyszę tutaj, że no, to w tydzień można wszystko na Malcie oblecieć i załatwione. Jest piękna architektura, natura, no jest dużo naprawdę rzeczy. Bo przypomnijmy sobie, Malta ze stolicą w Valletcie jest nieprawdopodobnie małym krajem. To jest tam 160 któryś kraj na świecie, jeżeli chodzi o powierzchnię. Przypominam, powierzchnia może być porównana do powierzchni takiego na przykład Krakowa. I ta Malta, pomimo tego, że tak mała, jest naprawdę absolutnie bogata. Malta nazywana jest tyglem kultur, bo do Europy, prawda, 80 kilka kilometrów, do Tunezji 100 kilkadziesiąt kilometrów, więc ona jest pomiędzy tymi wielkimi dwoma światami. Z jednej strony światem europejskim, z drugiej strony afrykańskim, a z trzeciej tym arabskim również. Więc powiedz mi, jak to jest żyć w takim tyglu kulturowym? Rzeczywiście historia kilku tysięcy lat, więc jest co oglądać, prawda? No jest co oglądać i ja osobiście naprawdę bardzo szanuję Maltę za to, że jest w stanie połączyć po prostu te wszystkie światy ze sobą. Także dzięki Malcie trochę wierzę, że wszyscy ludzie na Ziemi mogą żyć w pokoju, prawda? Bo to jest takie miejsce, które jakby to pokazuje. No nawet w tym momencie mamy naprawdę mnóstwo tutaj ludzi z całego świata. Ludzie przyjeżdżają i z Ameryki Południowej, i z Azji, i z Afryki. Także w dalszym ciągu ten taki kocioł kulturowo językowy, prawda, jest tutaj wciąż obecny dookoła nas. No nic, tylko na Maltę latać, płynąć można też na Maltę. Powiedz mi, Kamil, jak wygląda sytuacja w roku ZOZI, w roku no, wciąż covidowym? Czy turystyka na Malcie funkcjonuje? Jak to wygląda technicznie? Trzeba mieć test, trzeba mieć maseczki, otwarte są monumenty, jeżeli mógłbyś nas oświecić, bardzo proszę. No generalnie sytuacja jest taka, że właściwie wszystko funkcjonuje w miarę normalnie. Co prawda loty z Polski zostały okrojone do minimum, no mamy teraz tylko jeden lot chyba z Krakowa raz w tygodniu, ale normalnie można przylecieć. Trzeba mieć co prawda negatywny test. Jeżeli się go nie zrobi w Polsce, to tutaj Malta przez długi okres czasu i chyba dalej jest to możliwe, robi testy na miejscu, także można było sobie na lotnisku po przylocie taki test zrobić. Muzea są otwarte, restauracje są otwarte, ludzie żyją w miarę normalnie. Nawet dzisiaj czytałem artykuł właśnie w jednym z lokalnych dzienników, jeden ze speców trochę zarzucał naszemu premierowi,
że taką prowadzi właśnie politykę bez restrykcji, no i że przez to mamy trochę więcej tych przypadków COVID-u. Ale generalnie ja z mojej perspektywy patrzę na to w ten sposób, że no niewiele się różni tak naprawdę przyrost tych zachorowań od czasu, kiedy mieliśmy zamknięte tutaj wszystko. Powiedz mi, Kamilku, bo my siedzimy tutaj, wiesz, poprzebierani. Ja mam taki oto, prawda, strój. Jest to strój mnicha franciszkańskiego. Ja mówię, że jestem bratem Hieronimitem z klasztoru Hieronimitów z Lizbony z Benin, ale to trochę nadużycie. Powiedz mi, ty jesteś w, no powiedziałbym oryginalnym, ale, ale to też byłoby trochę nadużycie, w stroju imitującym, mającym przypominać strój templariusza, tak? Strój Joanity. Joanity, dokładnie. Joanity, bo też trzeba rozwarstwić, prawda? Byli Joanici, byli templariusze, byli dominikanie, byli franciszkanie. Joanici, czyli generalnie zakon maltański, tak nazywany. On się nazywa w pełni, jeżeli pozwolisz, to jest tak zwany suwerenny rycerski zakon szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Dokładnie. Katolicki zakon rycerski wywodzi się, tak jak powiedziałeś, ze średniowiecznych bitew i zakonów rycerskich. Co ciekawe, dzisiaj ten zakon funkcjonuje jako organizacja poniekąd no, polityczna, prawda? Tak, no, zakon musiał się zreformować pod koniec XVIII wieku, w momencie, kiedy Maltę zajmują wojska napoleońskie. No, zakon jest zmuszony opuścić Maltę. No i wtedy musi sobie poszukać jakby nowej drogi. Wojna tak naprawdę z niewiernymi, z islamem, z Turcją przede wszystkim, bo z nimi Joanici przede wszystkim wojowali, no straciła jakby rację bytu. Więc zakon postanawia po prostu porzucić wojaczkę, no i wrócić do swoich korzeni, mianowicie do pomagania po prostu innym, misji szpitalnej. Stąd ten przydomek szpitalnicy, prawda? Co ciekawe, zakon uznawany jest przez szereg państw za suwerenny podmiot prawa międzynarodowego, więc jest to dość ciekawa sprawa. Oprócz tego no mają nieruchomości, czyli to też świadczy o sile tego zakonu w XXI wieku. Dwie takie nieruchomości eksterytorialne posiada w Rzymie, no i na Malcie, prawda? I co ciekawe, utrzymuje również jako ten podmiot polityczny stosunki międzynarodowe. Więc to jest dość ciekawe. Powiedz mi, czy Maltańczycy są bardzo religijni, bo ja też czytałem w jakimś z wywiadów, że są jednymi z najbardziej religijnych katolickich społeczeństw na świecie. No tak. W dalszym ciągu można powiedzieć, że Malta jest dość religijna. Chociaż dotyka ją ten trend, który ma miejsce na całym świecie, odchodzenia trochę od wiary. Także nawet i tutaj jest to widoczne. Ale w dalszym ciągu sporo osób tutaj jeszcze praktykuje. No i ten katolicyzm jest taki mocno jeszcze tutaj usadowiony, prawda? No jeszcze do niedawna tak naprawdę Malta była takim dość konserwatywnym krajem. Także te zmiany tutaj następują bardzo powoli. Jedną z takich niesamowitych przemian, jakie nastąpiły w dość krótkim czasie tutaj, jeżeli chodzi o Maltę, to jest właśnie tolerancja względem mniejszości, chociażby seksualnych, prawda? Od niedawna możliwe są tutaj śluby par tej samej płci, także no tutaj poszli no, daleko, daleko do przodu. Generalnie Malta dzisiaj no, bazuje się, powiedziałbym, że na turystyce, ale to też by było nadużycie powiedzieć w ten sposób w styczniu czy w lutym w 2021 roku, ale tak, turystyka na Malcie to jest ogromna część gospodarki kraju. Powiedz mi, jak sobie radzicie bez turystów, bo rozumiem, że turystów jak na razie nie ma, prawda? Turyści są, aczkolwiek no to jest taki, ostatnio dane gdzieś widziałem, to był spadek o 80% powiedzmy do podobnego okresu sprzed COVID-u, więc turyści są, niemniej no jest ich bardzo mało. Malta, powiem szczerze, jest dosyć dobrze przygotowana na tego typu ewentualność.
Mieliśmy już taką sytuację, że Malta była gospodarczo uzależniona od jednego źródła dochodu. To były czasy brytyjskie, kiedy tak naprawdę cała wyspa żyła z armii brytyjskiej. No i potem jak ta armia brytyjska się stąd wycofała, no to okazało się, że tak naprawdę no tutaj nie ma za bardzo co robić. Więc był ogromny kryzys gospodarczy. Więc po tym, kiedy zaczęto budować tą gospodarkę na nowo, pomyślano o tym, żeby w przyszłości coś podobnego się nie wydarzyło, prawda? Więc ta gospodarka, ona jest taka rozdrobniona. Trochę stąd, trochę stąd. Także turystyka jest ważna, ale to jest zaledwie i aż 15% dochodu do budżetu państwa. Także no, niby dużo, ale coś, bez czego można sobie tutaj dać radę. Słyszałem oprócz tego, że dość mocno stoi przemysł usług finansowych. Malta zapewne posiada jakieś może bardziej liberalne podatki, mówiąc krótko, i jest trochę takim chyba europejskim mikrorajem podatkowym, jeśli się zgodzisz. Nie wiem, czy to prawda. Tak, to prawda. I nawet tutaj Malta kusi przedsiębiorców, prawda, niskimi podatkami, te firmy, ten kapitał zagraniczny, który by tutaj otwierał się na Malcie albo przenosił na Maltę, jest nagradzany no, bardzo niskim podatkiem, bo to jest zaledwie 5%, także to jest bardzo kuszące. No i stąd wiele firm się przenosi na Maltę i stąd też właśnie ten sektor usług finansowych, bo niejednokrotnie banki po prostu przenoszą się za swoimi największymi klientami, otwierają na przykład tutaj filie również, także z tego to wynika. Czyli jakby ktoś chciał uciec z Polski na przykład, no to już wie, gdzie szukać ziemi obiecanej, tej podatkowej. Jest co robić na Malcie. Kilka tysięcy, 5 lat tysięcy historii, pyszne jedzenie. Ja teraz o tym jedzeniu chciałbym chwilę porozmawiać, bo no, myślę, że też szaty by nam nie wybaczyły nie rozmowy o jedzeniu. Bo wiadomo, jak to mnisi, jak to zakony, taki mnisiu pysiu, no lubił sobie dogadzać. Powiedz mi, jak dzisiaj wygląda gastronomia na Malcie? Ja mam rzucę kilka takich słów dla mnie dość magicznych, jak fenek, wcira. Na przykład powiedz mi, co to jest, gdzie to można zjeść i czy to jest w ogóle pyszne i zjadliwe? Fenek to jest jedno z nazwisk maltańskich, a oznacza tyle, co królika po prostu. Królik jest jednym z takich, no można powiedzieć, sztampowych dań na Malcie. Określa się go jako danie narodowe. To jest takie danie narodowe trochę z przekory, bo historia tego dania jest taka, że rycerze francuscy, którzy byli właśnie tutaj na Malcie, mieszkali, bardzo lubieli te króliki spożywać. No i sposób przyrządzania jakby królika przyszedł tutaj właśnie z Francji. Tyle, że jak zaczęli sobie jeść te króliki, to zakazali miejscowej ludności polowania i jedzenia właśnie tych królików, żeby po prostu mieć ich więcej dla siebie. No więc ludność tutejsza co miała zrobić? No zaczęła kłusować po prostu i nielegalnie spożywać tego królika, więc tak jakby na przekór właśnie Francuzom stało się to daniem narodowym. No bardzo popularne danie tutaj. Właściwie każda szanująca się restauracja maltańska tego królika w swoim menu ma, w takiej czy innej formie, czy smażonego w potrawce, czy spaghetti z królikiem. Także to jest ta rzecz. Natomiast wtira to jest chleb. To jest chleb dość specyficzny, bo jedna z jego form przypomina naszego takiego obwarzanka, więc jest okrągły, z dziurką w środku. No i z tego chleba przygotowuje się taką najbardziej popularną kanapkę na Malcie, która nazywa się hobbizzeit. Hobza po maltańsku oznacza chleb, biz oznacza z, a zeit oznacza tyle co oliwa, więc to jest generalnie chleb z oliwą. Aczkolwiek Maltańczycy no, jakby wzbogacili tą kanapkę jeszcze o tuńczyka, o lokalny ser, oliwki, kapary, prawda? Bardzo popularną tutaj pastę pomidorową zwaną konserwą, więc jej tutaj się używa zamiast, prawda, masła. No i taka kanapka jest bardzo popularna, zwłaszcza w lecie, bo oni trzymają sobie ją w lodóweczce i później taką chłodniutką na plaży, prawda, jak zgłodniają, można sobie zjeść. No, brzmi to absolutnie przepysznie. Mnie, powiem ci, zaintrygowała informacja. Nie wiedziałem, że kuchnia, znaczy nie zdawałem sobie sprawy, że aż tak bardzo jest połączona z kuchnią włoską.
co dla mnie jest nowością, więc można również na wyspie próbować włoskie jedzenie, które nie rzadko jest lepsze niż na Półwyspie Apenińskim, więc to też jest ciekawa sprawa. Wyczytałem, że robicie genialne spaghetti z króliczym mięsem właśnie. Ten królik cały czas się tutaj pojawia. Spaghetti z króliczym mięsem. Brzmi to pewnie dla takiego typowego włoskiego prawda, obywatela, jak jakiś zamach na gastronomię włoską. Spaghetti z króliczym mięsem? Jadłeś kiedyś? Na pewno jadłeś. No spaghetti powiem ci szczerze, nie próbowałem, ale królika takiego w potrawce jak najbardziej. Mhm. Wiesz, oni mają w ogóle wariacje swoje własne tego jedzenia włoskiego. Przede wszystkim rodzina maltańska, Maltańczycy potrafią po prostu zjeść takie ilości, które no, w głowie się nie mieszczą. Bardzo szybko się na Malcie nauczyliśmy, że w restauracji nie zamawia się tutaj starteru, bo na pierwsze danie wjeżdża ci po prostu taka porcja, kilogram makaronu, po której masz dosyć i nie masz po prostu miejsca na nic więcej. Także oni potrafią zjeść naprawdę mega ilości tego jedzenia. Więc to jakby jest odzwierciedlone i na przykład ravioli maltańskie, które tutaj robią, jest wielkości naszych pierogów. Mhm. Więc takie pierożki jak nasze, prawda, z nadzieniem tam sera na przykład, czy z mięsem króliczym na przykład, to też jest jedna z form. Także to jest jakby wszystko po ich niemu, prawda? Sama kuchnia maltańska, tak jak wspomniałeś o tym tyglu, prawda, kulturowym, jest odzwierciedleniem tego tygla, bo są tu wpływy w tej kuchni praktycznie z każdej strony, prawda? Arabskie wpływy w słodyczach, włoskie w makaronach, królik francuski, sosy gravy po anglikach, prawda, tego typu rzeczy. Także no jest tego trochę. Jeżeli chodzi o rozmowy w ogóle o kulinariach i o gastronomii, ja nie mogę nie wspomnieć o absolutnie przepysznym e-booku kulinarnym w 80 potraw dookoła świata. Najpyszniejszy e-book roku 2002 i 2021. Jestem w stanie dać sobie zedrzeć z siebie te franciszkańskie szaty na potwierdzenie tych słów. Zbliżają się pomału walentynki, co jest genialnym w ogóle motywem, żeby sprezentować ukochanej albo ukochanemu takiego właśnie cudownego e-booka. Ponad 200 stron w ogóle publikacji, 28 polskich przewodników z 15 krajów przygotowało bardzo interaktywnego e-booka. I co ciekawe, do walentynek trwa promocja na tego e-booka. Można go kupić za jedyne 35 zł na stronie właśnie przewodnikówbezgranic.pl. Tam w naszym sklepiku ten pyszny, jeszcze cieplutki w miarę e-book jest, bo on ma miesiąc, półtora miesiąca, może dwa od swojej premiery. Więc rozmawiając o jedzeniu, nie w sposób nie wspomnieć o tym e-booku. A powiedz mi, Kamilu, bo rozmawialiśmy i ty mówiłeś, że Maltańczycy również uwielbiają wino. Piją tego wina bardzo dużo. To jest zapewne domowe wino. Ja nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Malta słynie również z wina. Tak. Oni mają nawet swój własny szczep winorośli. To jest białe i czerwone winogrono. I ono było tutaj jedynym tak naprawdę szczepem do 1975 roku. Tylko z tego robiono wino. Od 1975 roku zaczęto tutaj sprowadzać winorośla, no, tych najbardziej znanych, prawda, szczepów, Merlot, Sauvignon i tak dalej. Co prawda to nie było bardzo takie proste, żeby tutaj namówić farmerów do zmiany jakby, prawda, uprawy, bo z winoroślami jest taka sprawa, że one nie owocują od razu. Więc wyobraź sobie, że próbowano namówić farmera, że ma się wyrzec, prawda, plonów przez 5 lat po to, żeby potem zacząć zbierać te nowe winorośla. Także ten proces był bardzo trudny, ale w końcu się udało. No i teraz mamy naprawdę fajną tutaj produkcję wina lokalną. Mam tutaj nawet przykład. Pokażę. O. Mistrz Caravaggio, prawda? Także to jest jedno z tych lokalnych win tutejszych. No ich ilość jest naprawdę bardzo mała. Produkujemy tak naprawdę tylko na wyłączny tutaj lokalny użytek. Jest mały, maleńki eksport,
ale większość spożywa się tutaj na miejscu. Ja rozmawiałem z przyjaciółmi, którzy podróżują trochę i byli na Malcie, absolutnie zachwyceni. Polecali mi dwie marki, Mar Sauvin i Delicata, które są produkowane, tak jak powiedziałeś, właśnie z maltańskich winorośli, więc polecamy absolutnie maltańskie wina. Kamilku, bracie Kamilu, Augustynie, mój duchowy przyjacielu, jest z nami dokładnie 199 osób, więc witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dzisiejszym live, jak co środę z cyklu Z Życia Przewodnika. Ja nazywam się Braciszek Martiniu, a po drugiej stronie naszego zoomowego ekranu Braciszek Kamil Augustyn. Rozmawiamy o Malcie, rozmawiamy o smaczkach, życiu na wyspie. Powiedz mi, czy możemy teraz, jeżeli dosłownie pozwolisz sekundeczkę, chciałbym przywitać 206 osób, po prostu co tu się dzieje. Marta Bielecka, która pisze w komentarzu, hej, hej, braciszkowie, czy to nie powinny być ćwiczenia w umartwianiu się? A my tu hopsasa i pajacyki. Jest z nami m.in. Dominika Białoń, Agata Przeździecka, jest Wiesława Siejka, Agata Geller, Adam Żabiński, Elżbieta Mączka, pozdrawiamy przyjaciół z ulicy Frycowej. Kamilku, ja chciałbym teraz udać się do stolicy, absolutnie przepięknej, malutkiej, ale jakże kameralnej stolicy Valletty. I ażeby pokazać trochę miasto i trochę Maltę, przygotowałem kilka zdjęć, więc jeżeli pozwolisz, to ja te zdjęcia w tym momencie po prostu pokażę, zszeruję ekran i możemy naszą rozmowę, oczywiście możemy ją kontynuować. Sekundeczkę, ja tylko sobie tutaj otworzę program i zaraz ruszymy sobie. Zaczniemy od miejsca absolutnie ciekawego, od wioski Papaya. To jest The Popeye Village. Bardzo byłem zdziwiony, jak się szykowałem na tego live'a. Nie wiedziałem, że mamy już ekran, możemy pomalutku opowiadać. Powiedz mi, co ta wioska, czy tego Papaya rzeczywiście można spotkać? To jest maltański Disneyland, można tak to nazwać. Ta wioska to jest po prostu plan filmowy. To jest coś, co powstało w czasach jeszcze sprzed komputeryzacji, sprzed tworzenia tła filmowego na ekranach komputerów. Także przy produkcji filmu Papaj Żeglarz z Robinem Williamsem, no, trzeba było po prostu cały plan zbudować, no i powstała właśnie w ten sposób wioska Papaya. No, to było niesamowite osiągnięcie, wyczyn, bo tutaj drewno, słuchajcie, na budowę tej wioski sprowadzano po części z Holandii, a po części spore ilości tego drewna były ściągane aż z brytyjskiej Kolumbii, czyli Kanada. Więc wyobraźcie sobie, jakie to musiały być po prostu koszty, żeby to wszystko tutaj ściągnąć na Maltę i zbudować taką wioskę. Także po zakończeniu produkcji filmu stwierdzono, że no szkoda by było to wszystko niszczyć. No i tak wioska Papaya nam towarzyszy tutaj do dziś dnia. I Papaj w środku jest. Także jeżeli się wybierzecie, to tam są takie animacje, prawda, są te postacie z filmów, można ich wszystkich tam spotkać. Rozumiem, że szpinak jest w cenie biletu. Tak. Porcja szpinaku w cenie biletu. Dokładnie. W tym momencie opuszczamy wioskę maltańską i pokażemy wam centrum historyczne Malty z kościołem w niebo wstąpienia Matki Bożej, jeżeli się nie mylę. Rozumiem, Kamilu, że to jest starówka, to jest serce Valletty, tak? To jest, no, można powiedzieć, połowa Valletty, bo Valletta leży na półwyspie, więc tutaj mamy jedną stronę tak naprawdę tego miasta. To są dwa najbardziej charakterystyczne budynki Valletty, więc strzelista wieża to jest anglikańska prokatedra świętego Pawła, natomiast ta kopuła to jest kopuła kościoła karmelitów. Tą kopułę na przykład możecie zobaczyć w wielu filmach, bo Valletta grała w takich filmach jak chociażby World War Z z Bradem Pittem, czy bardzo dobrze ten kościół widać i w tym filmie jest nawet zrobiony na meczet w filmie 13 godzin, który zresztą tutaj będzie propozycją moją
Także jest to takie też bardzo charakterystyczne, jeżeli chodzi o Valletta. A powiedz mi, a czy ta kopuła, którą widzimy, to jest kopuła kościoła, do którego w 1942, jeśli się nie mylę, Luftwaffe zrzuciło bombę? Czy to jest od środka ta kopuła? Nie, ta kopuła, którą teraz widzimy, to jest kopuła właśnie kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Mhm. I ten kościół nie jest w Valletcie, on jest w miejscowości, która nazywa się Mosta. Okej. Okay. I tutaj faktycznie do tego kościoła w czasie wojny w kwietniu 1942 roku wpadła bomba. To nawet chyba widać na tym zdjęciu, takie miejsce jest obdrapane tam poniżej tej kopuły, tego otworu. Jest takie jakby miejsce bez farby. Mhm. I to jest właśnie to miejsce, gdzie ta bomba przebija dach, wpada do środka i to jest niesamowite, bo ona wpada do środka, to jest kawał żelastwa, prawie pół tony. No i w środku odbija się jeszcze od ściany budynku, no i spada na posadzkę pomiędzy wiernych, tam wtedy było około 300 osób, no i oczywiście bomba nie eksploduje. Także miejscowa ludność od razu mówi o cudzie, prawda, dziękują Matce Boskiej za ratunek, no i to jest takie bardzo słynne wydarzenie. Mhm. A kościół słynie również z tego, że jest kopią Panteonu i jest podobno trzecim tego typu największym kościołem w Europie. Widzisz, wśród nas jest Martin M., który w komentarzu dosłownie minutę przed tym, jak pokazaliśmy Mosta, napisał w komentarzu, coś czuję, że zaraz będzie Mosta. Więc generalnie przeczucie dobre. Jest z nami... Marcinie, pozdrawiam w ogóle. To mamy dwóch Marcinów i brata Kamila Augustyna w takim razie. Jest z nami również Karinę Szosta, który pisze, dzień dobry, wieczór, pozdrowienia z Warszawy, dzięki Kamilowi, bardzo miło wspominam Maltę. Więc przyjaciele od ciebie, mój bracie. Pozdrawiam również. Ja pozwoliłem sobie zdjąć mój mnisi strój, a to dlatego, że wiesz co, zaczęła mnie napawać w środku taka atmosfera zbytnio religijna. Chociaż ostatnio. Czekaj, Marcinie, ja też sobie zdejmę, bo ja mam fajną koszulkę pod spodem. Tak, to też średniowieczny t-shirt. Mamy naszego brata Kamila. Przewodnika bez granic. Dzisiaj live z cyklu z życia przewodnika, z życia Kamila Augustyna. Mamy naszego bezgranicznego przyjaciela, przewodnika po Malcie. Kamil, rozmawiając o Malcie, też można łatwo stwierdzić, że Malta i rząd maltański bardzo mocno zainwestował w przemysł kinematograficzny. Mówi się, że Malta jest taką wyspą hollywoodzką troszeczkę i wystarczy, ja tylko powiem kilka tytułów, możesz mnie uzupełnić, Gladiator, Troja, James Bond, Asterix, Obelix, to są jedne z kilku tytułów, myślę, że tych tytułów jest dużo więcej, o których zaraz wspomnisz. Powiedz mi, czy coś się obecnie, Gra o Tron przecież, absolutnie fantastyczna opowieść. Powiedz mi, czy dzisiaj się coś kręci na Malcie, czy raczej wszystko jest zamrożone? Kręci się. No, w tym momencie, nie wiem, czy dalej trwają zdjęcia, czy już się skończyły, ale kręcili trzeci sezon okrętu, Das Boot. No i właśnie w tym przypadku Mdina, czyli stara stolica Malty, grała Lizbonę. O mieście ciszy zaraz jeszcze porozmawiamy, o tej Mdinie. Powiedz mi, widziałeś jakiegoś może Starka albo innego bohatera, albo Jamesa Bonda może kiedyś? No nie, niestety nie było mi dane spotkać żadnej z gwiazd, ale jedna z moich grup miała taką sposobność. W dzień wolnego między naszymi wycieczkami panie z mojej grupy pojechały sobie na plażę. No i następnego dnia, słuchaj, spotykamy się i one mi mówią, panie Kamilu, nie uwierzy pan, co się stało? Ja mówię, no nie wiem, co się stało. No pojechałyśmy na Golden Bay i co? I z morskiej piany patrzymy, a tam wychodzi nie kto inny jak Antonio Banderas. Także można takie osoby spotkać.
Akurat wtedy kręcili ten film dokumentalny, paradokumentalny, fabularyzowany dokument o Pablo Picassie, gdzie Antonio Banderas właśnie gra główną rolę. A powiedz mi, czy taka turystyka śladami filmów istnieje? Bo tak jak w Chorwacji, w Dubrowniku, prawda, no to rzesze, miliony po prostu turystów śladami Gry o Tron, czy na Malcie zauważa się również taki turbo wzrost popularności wyspy, jeżeli chodzi o ten kontekst właśnie kinematograficzny? Są jakieś tam wycieczki. Jest nawet taki człowiek, on jest aktorem maltańskim, który bezpośrednio brał udział w produkcji Gry o Tron i on właśnie prowadzi takie wycieczki śladami Gry o Tron. Także gdzieś ten motyw filmowy się pojawia, aczkolwiek no jednak mimo wszystko głównie tutaj ludzie przyjeżdżają ze względu właśnie na tą bogatą historię, ale są te takie motywy filmowe również obecne tutaj. A powiedz mi, bo wspomniałeś o cichym mieście, czyli o Mbinie, też absolutna perełka, mówię, takiego średniowiecznego miasta otoczonego murami. Powiedz mi, czy tam można wejść, czy to jest teren zamknięty? To jest jedna, podobno rzeczywiście jest to miejsce ciszy. Czy to prawda, jak się przekracza te mury Mdiny, czy rzeczywiście ta cisza jest wszechobecna? Teraz w sytuacji pandemicznej jak najbardziej. Niemniej no, tak w normalnych warunkach, kiedy ten ruch turystyczny jest tutaj normalny, no to o ciszy nie ma mowy. Tutaj w ciągu sezonu tylko turystycznego, takiego letniego, mamy około 3 milionów osób, które przyjeżdżają na Maltę. No i praktycznie wszyscy Mdinę odwiedzają, bo to jest miasto, które jest otwarte, to jest żywe miasto, bo tam wciąż mieszkają ludzie. Co prawda powolutku ta Mdina nam zaczyna wymierać, no bo tak jak podobnie jak w Wenecji, prawda, w Wenecji nie mieszkają już ludzie praktycznie z pewnych względów, no podobnie jest z Mdiną, no ten natłok po prostu turystów jest na tyle uciążliwy, że ludzie decydują się gdzieś tam przenieść w inne miejsce, także no niestety pewnego dnia pewnie będzie tak, że zostaną same restauracje, sklepiki i tak dalej, ale póki co jest to wciąż żywe miasto. Bo ile Maltańczyków? 600 tysięcy, co niecałe jest, 500 tysięcy? W tym momencie z obcokrajowcami to jest jakieś 500 000. 500 000, no i takie miasto, które miasto, wyspę, państwo odwiedza 3 miliony, no to sobie można łatwo policzyć, ilu przypada turystów czasem w sezonie na jednego mieszkańca Malty, czy tam Walety właśnie, więc no, na pewno moment oddechu i ucieczki przed tą turystyką. Powiedz mi, jak twoje w ogóle oczekiwania co do tego sezonu? Myślisz, że turyści z Polski będą szturmować Maltę, czy raczej nie spodziewasz się w tym roku jakiegoś wielkiego odwilżu? Trudno powiedzieć. No, generalnie w zeszłym roku Polacy to była chyba jedyna nacja tak naprawdę, która decydowała się wyjeżdżać. Także jak mieliśmy ten taki krótki naprawdę okres pomiędzy lipcem a październikiem, kiedy tutaj turyści polscy przyjeżdżali, no to faktycznie było nas tutaj naprawdę sporo. Potem niestety zaczęły się komplikacje z lotami, jakieś zamykanie przestrzeni powietrznej, no i ludzie przestali po prostu przyjeżdżać. No teraz niby mogą, ale też jednak te testy, jakaś ta groźba kwarantanny też odstrasza jednak trochę ludzi. To wszystko zależy od warunków, prawda? Jeżeli stworzy się jakąś tam możliwość do przyjazdu, to myślę, że Polacy będą przyjeżdżać. Myślę, że w tym roku coś się ruszy. Może nie na taką skalę jak jeszcze sprzed pandemii, ale myślę, że coś tam będzie się działo. Jeżeli się nie da przylecieć na Maltę fizycznie, to można zabrać się w podróż bez granic z Przewodnikami bez granic właśnie. Zapraszamy bardzo serdecznie. W tym tygodniu Podróży bez granic. Przypominam, od dobrych kilkunastu tygodni Przewodnicy bez granic prowadzą właśnie takie Podróże bez granic, gdzie przez cały tydzień nasi goście, przyjaciele Przewodnicy bez granic przez cały tydzień praktycznie
przedstawiają swoją ukochaną destynację. Wczoraj było u nas na Facebooku bardzo muzycznie. Dzisiaj rano poszedł twój artykuł z naszego bloga, którego na naszego bloga, którego można zobaczyć, i artykuł można przeczytać na stronie przewodnicybezgranic.pl. Zachęcam do lektury, zachęcam do wejścia do sklepiku, gdzie przepyszny e-book w 80 potraw dookoła świata. Jutro będzie co? No właśnie, bo jutro jest czwartek, w piątek jest pycha. Marnie. Powiedz mi, co ty dla nas jeszcze szykujesz takiego? No, same dobrości. Że jutro oczywiście książkowo, filmowo. Tutaj jest jeden z przykładów filmów, które powstały na Malcie. Jeden z takich fajnych przykładów, bo dużo tej Malty tam jest. Także jeżeli ktoś gdzieś tam sobie zapamięta te miejsca maltańskie, to powinien w tym filmie to wypatrzeć. Książkowo będzie trochę nietypowo, bo nie książka, a komiks. Bardzo, bardzo fajny. Nawet doczekał się ekranizacji, doczekał się tutaj opery, która była wystawiana bodajże w zeszłym roku tutaj na Malcie, w Valletcie właśnie. Także polecam. No a w piątek jedna z typowych przekąsek maltańskich, bez której żaden szanujący się Maltańczyk obejść się nie może. Będzie to, co braciszkowie lubią najbardziej, czyli dobre jedzonko, dobra strawa, jak to się mówi. W sobotę będzie z tobą dzień z przewodnikiem na Instagramie. Zachęcamy bardzo, bardzo serdecznie. Ja teraz, bo Malta oczywiście, tygiel kultur, pyszne jedzenie, taki też nieoczywisty kierunek troszeczkę. Myślę, że Malta może być dość dużym zaskoczeniem dla turystów. Zachęcamy, żeby tą Maltę odwiedzać i najlepiej w towarzystwie właśnie twoim, Kamilu, bo jesteś, tak jak rozmawialiśmy, tym tłumaczem maltańskiej rzeczywistości. Powiedz mi, gdzie cię można znaleźć? Jesteś na Facebooku, rozumiem, na Instagramie. Jak ciebie złapać, oprócz tego, że jesteś oczywiście na stronie Przewodnicy Bez Granic i tam do ciebie kontakt. Ty jesteś Malta Guide, Malta for Guide, tak? Guide for Malta. Guide for Malta z cyferką 4 pomiędzy słowami. Mam Instagrama, mam swojego Facebooka, taki fanpage, tam różne ciekawostki, zdjęcia. Można sobie pooglądać o Malcie, czasem coś napiszę, także zachęcam. Zachęcamy do wejścia na profil Guide for Malta, czyli Guide 4 Malta. Można dać braciszkowi Kamilowi lajka, do czego zachęcamy. Zostawiamy tą część, mówię, tygla kulturowego, część zabytków, których jest co niemiara ponad 300 kościołów w centrum Valletty, podobno mnóstwo. Powiedz mi, bo tak, Malta to są też piękne wyspy, to jest również piękna plaża, cudowne wybrzeże, mnóstwo rajskich takich zatoczek. Powiedz mi, możemy na chwilkę przejść na wyspę Gozo, jeżeli pozwolisz. Jeżeli mógłbyś dosłownie kilka informacji o tej wyspie przekazać, będziemy wdzięczni. Czy warto, co to tam widzimy teraz, czy ty lubisz Gozo, czy jeździsz na Gozo? Gozo to jest mój faworyt. Gozo to jest taka wyspa, która ma swój klimat. I ten klimat jest taki bardzo, bardzo specyficzny, bo będąc tam, człowiek ma wrażenie, że czas się zatrzymał. Więc życie toczy się bardzo powoli. Jest nawet takie powiedzenie, Maltańczycy mówią o mieszkańcach Gozo, że na Gozo generalnie żyje się dłużej, bo faktycznie ta średnia długość życia na Gozo jest dłuższa, ale potem umiera się z nudów. Także to odzwierciedla bardzo dobrze klimat właśnie wyspy Gozo. Ale ja zawsze twierdzę, że jeżeli ktoś szuka miejsca, gdzie chce po prostu odpocząć, to Gozo jest idealnym wyborem. Bardzo spokojna, zielona wyspa, bez tego całego szumu, hałasu towarzyszącego Malcie, z takimi pięknymi zabytkami przyrody, jak tutaj właśnie widzimy na zdjęciu. No niestety tego już nie ma, bo nam się zawaliło podczas sztormu. No będzie już 4 lata niedługo. Jest to tak zwane lazurowe okno, które kiedyś na Gozo istniało. Można je zobaczyć właśnie w produkcjach filmowych, także zachęcam. Widać je w filmie Starcie Tytanów z 1980 roku, jak również w sławetnej Grze o Tron.
gdzie właśnie tutaj przy tym oknie odbyło się sławetne wesele Daenerys z Khalem Drogo. Tam jeszcze istnieje. Wygląda imponująco. Ciekaw jestem, czy dobudują mostek na tego wystającego skalnego grzyba, turystyczny mostek. Zobaczymy. Kamilku, masz pozdrowienia od Agnieszki Oska, od Agnieszki Sobolewskiej, od Moniki Chrząszcz, która pisze w swoim komentarzu, że jesteś podobno tak fantastycznym przewodnikiem w momencie, że ciężko z wolnymi terminami. Bywa. Adam Ostrowski pyta się, jak przestawił się pan, panie Kamilu, na ruch lewostronny. Czy to był problem dla ciebie? Nie. Nie ze względu na to, że zanim zamieszkałem na Malcie, mieszkałem w Irlandii i prawo jazdy zacząłem robić w Irlandii. Także uczyłem się jeździć po lewej stronie, po czym wróciłem do Polski, prawo jazdy zrobiłem w Polsce, także po prawej stronie. Więc jazda ani po tej nie sprawia mi problemu. Co prawda, no, głównie jeżdżę z tej strony, więc jak pojadę do Polski, to czasem zdarzy mi się jakiegoś babola zrobić, ale nie, to nie jest takie trudne, jakby się wydawało. A powiedz mi, Kamilku, rozmawiając chwilę o tobie, jak to się stało, że w ogóle jesteś na Malcie? Jak długo jesteś na Malcie? Dlaczego akurat Malta? To jest taka historia właściwie związana z tą Irlandią, bo na Malcie się znalazłem przez mojego kolegę, z którym mieszkałem w Irlandii przez kilka lat. No i kiedy ja zdecydowałem się wracać do Polski, mój kolega stwierdził, że przyjedzie na Maltę, bo przyjeżdżał tutaj wcześniej nurkować. No i zamieszkał. No i już będąc w Polsce, przyjechaliśmy po prostu tutaj na wakacje. Na 2 tygodnie i gdzieś ta Malta mi się uwidziała, prawda, i gdzieś tam padł ten pomysł, żeby tu przyjechać, ale decyzja była bardzo spontaniczna. Mówi się, że a może by tak wrzucić wszystko i pojechać w Bieszczady. To w naszym przypadku było zupełnie odwrotnie. Jechaliśmy w Bieszczady i rzuciliśmy wszystko, żeby przyjechać na Maltę. Ta decyzja zapadła właśnie w drodze w Bieszczady. Rozumiem, że rodzinne korzenie zapuszczasz również na Malcie. No na razie nie ma planu, żeby się gdzieś stąd ruszać, także jak najbardziej. Ja ci się nie dziwię, że się nie chcesz ruszać nigdzie z Malta, to dlatego, że Malta jest i Valletta jest najbardziej nasłonecznioną europejską stolicą, podobno, więc miejsce idealne do życia. Poza tym, tak jak powiedziałeś o tych Maltańczykach, że tacy rozleniwieni troszeczkę, no, potrafię korzystać z życia. To jest genialne, absolutnie genialne miejsce do życia, jeżeli chodzi o klimat, no bo tyle dni ze słoneczkiem w ciągu roku, ile na Malcie, to naprawdę ciężko znaleźć gdzieś indziej. Oprócz tego bardzo wysoki wskaźnik zadowolenia z życia. Według ostatnich badań 14 miejsce na świecie, powiem ci. Tak, ludzie są generalnie bardzo zadowoleni. No. Nie ma tutaj jakichś tam, prawda, szału jakby materialnego, prawda, w wielu przypadkach, ale jednak ten klimat daje dużą radość. Także ludzie potrafią z tego korzystać. A z tym leniuszkowaniem to skojarzyło mi się tak jak te maltańskie koty, prawda? Jak się chodzi w lecie po Malcie, to te koty tam gdzieś pod ławeczką tylko w cieniu, żeby znaleźć kawałeczek i całe dnie drzemią. No to wynika, prawda, z klimatu. Ja zrozumiałem, dlaczego się siesta narodziła właśnie, kiedy zamieszkałem na Malcie. Jak ja często opowiadam moim gościom w Lizbonie i w Portugalii o Portugalczykach, mówię często, że Portugalczycy rodzą się zmęczeni, a później żyją, żeby odpocząć. Twoje powiedzenie też bardzo trafne. Mi się też przypomniała taka anegdota o pewnym rybaku z Portugalii, ale ten rybak mógł być równie dobrze z Malty. Siedzi sobie, wiesz, na takiej plaży, buja się w hamaku, obok 50 metrów łódeczka. Taki, wiesz, malutki, nieznaczący gracz na rynku połowów. I podchodzi do niego, wiesz, taki gracz duży, który ma całą flotę, wiesz, tam kilkadziesiąt statków, 3 samochody, 2 domy, prawda, potentat można powiedzieć, i mówi temu rybakowi, co ty, Manuel, taki leniwy, weź sobie, kup jeszcze jeden
jeszcze jedną bareczkę, będziesz miał dwie, później kupisz następne dwie, będziesz miał cztery, będziesz miał 10, 20, 50, później będziesz takim wielkim potentatem i bogatym człowiekiem jak ja i będziesz mógł właśnie się relaksować pod tą palmą czy pod tym drzewem, prawda, w tym swoim hamaku. No i ten taki znudzony Maltańczyk albo i Portugalczyk, drapiąc się po brzuchu, powiedział do niego: ale panie, po co ja mam to wszystko robić, skoro ja już teraz jestem na tym hamaku i mogę się drapać leniwie po brzuszku. Południowcy mają to do siebie, że się rządzą po prostu trochę innymi prawami. Z doświadczenia wiem, że w tych krajach żyje się dużo spokojniej, dużo radośniej, dużo milej po prostu i spokojnie na pewno. No to prawda. Rozumiem, że się nie przeprowadzasz do Polski na razie. Nie, już przyzwyczaiłem się do tego luzu po prostu tutaj. Ale faktem jest, że człowiekowi z północy, prawda, no to może dać popalić ten styl życia. Ale to jest tak, że albo się dostosujesz, albo się nie dostosujesz, prawda? Ja zrozumiałem w pewnym momencie, że no, nie ma sensu się denerwować i walczyć z czymś, z czym się tak naprawdę nie da walczyć, więc trzeba to zaakceptować. No, łapię się na tym, że czasem mnie to jeszcze irytuje, no ale to są rzeczy, których nie przeskoczysz, prawda? Szczęście, wino, błękitne niebo, jakaś piękna, ukochana kobieta i można żyć jak w raju. Powiedz mi, Kamilku, bo mamy przygotowane pytanie. Odpowiedź prawidłowa, pierwsza odpowiedź prawidłowa udzielona w komentarzu wygrywa. Nagrodą jest dla kolekcjonerów kartek pocztowych, ale też nie tylko. Właśnie kartka pocztowa z Malty, wysłana przez brata Kamila Augustyna. Używam słowo brata na potrzeby live'u, żeby się nikt nie zdziwił, że Kamil nie jest bratem, tylko jest przewodnikiem. Bez granic, pomimo tego habitu. Kamilku, twoja teraz rola, żeby to pytanie przedstawić i przypominam, wygrywa pierwsza osoba, która w komentarzu poniżej odpowie prawidłowo. No więc pytanie jest dosyć trudne, mianowicie brzmi następująco, który z polskich prezydentów w marcu 2004 roku był na Malcie i w ogrodach prezydenckich w Pałacu San Anton posadził drzewo. Dobrze. Który z polskich prezydentów w roku 2004 był na Malcie i zasadził drzewo pokoju? Tak, w ogrodach prezydenckich. W ogrodach prezydenckich. To jest pytanie. Zapraszamy do udzielania odpowiedzi. Wygrywa pierwsza prawidłowa odpowiedź. Tych prezydentów za dużo to też nie mieliśmy, więc szanse nawet matematyczne na strzał są dość wysokie. W 2004 roku, prawda? Tak. Dobrze. Tuż przed wejściem Polski i Malty do... Tutaj Monika Chrząszczy pierwsza odpowiedziała: Andrzej Duda. Ale to nie Andrzej Duda. Zaraz zobaczymy, niech się nasi przyjaciele trochę pomętrkują. Powiedz mi, Kamilu, przyjeżdża do ciebie grupa, rodzinka, parę osób. Jak ty ich odbierasz? Co im pokazujesz, żeby rozkochać w sobie, w nich Maltę? Powiedz mi, masz 5 godzin, co robisz? Przede wszystkim Valletta. Valletta jest przecudownym miejscem, czymś, co trzeba zobaczyć. Jest to tak naprawdę małe miasto, ale myślę, że można spokojnie cały dzień albo nawet dwa dni sobie po prostu po nim chodzić i zachwycać się architekturą. Medina, no to są te najbardziej podstawowe, prawda, atrakcje turystyczne. Gdzieś na jakiś fajny spacer po wybrzeżu maltańskim, które jest naprawdę przecudowne i można naprawdę niesamowite widoki zobaczyć. Także no Gozo oczywiście to jest też rzecz, którą trzeba zobaczyć i wyspa, którą trzeba odwiedzić. Także to są te podstawy na pewno.
Czyli kontaktujemy się z Guide for Malta, Kamil Augustyn, najlepszy przewodnik po Malcie, tłumacz rzeczywistości maltańskiej. Kamilku, padają odpowiedzi. Sylwia, ja na razie pozwolę sobie kilka tych odpowiedzi przeczytać i ty zadecydujesz, która jest poprawna. Sylwia pisze Wałęsa. Marcin M. Kwaśniewski, Marcin Antosiewicz również pisze Aleksander Kwaśniewski. Kwaśniewski, pojawia się Wałęsa, Kwaśniewski, Wałęsa, Wałęsa, Kwaśniewski, 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 Lech Wałęsa, Kwaśniewski. Czyli nasz Kwaśniewski. Tak jest. Nasz Aleksander Kwaśniewski był w ogrodzie pokoju, w ogrodach pokoju w 2004 roku, zasadził drzewo pokoju. No i kartkę dostaje pan Marcin M. Serdecznie gratulujemy. Można wysłać przewodnikom bez granic adres wiadomości prywatnej i ja tutaj obiecuję wraz z moim przyjacielem po fachu, że ta kartka zostanie dostarczona. No, to mamy zagadkę rozwiązaną. Tak jak mówię, tydzień podróży bez granic z tobą, z Kamilem trwa cały czas. Jutro będzie trochę kulturalnych rekomendacji. W piątek będzie bardzo pysznie i smacznie. Zostańcie z nami przez cały tydzień. W piątek również będzie można, jak komuś wpadnie pyszny pomysł do głowy, to można wejść na naszą stronę Przewodnicy bez granic i swojej ukochanej bądź ukochanemu. Jak to się mówi, przez żołądek do serca, tak, prawda? I takiego pycha e-booka interaktywnego, gdzie mnóstwo przepisów, naprawdę Bali, Japonia, Portugalia, jest Chile, w ogóle Meksyk, po prostu kosmos, dużo materiałów, filmów. Zachęcamy na stronę przewodnicybezgranic.pl, w naszym sklepiku nasze genialne dzieło, pyszne e-book w 80 potraw dookoła świata. Kamilku, powiedz mi, wracając do sytuacji kulinariów i gastronomii na Malcie, rozumiem, że wszystkie restauracje są otwarte take away, tak? Tylko take away. Nie, nie. Można normalnie sobie usiąść w restauracji. Także większość rzeczy tak naprawdę działa w miarę normalnie. No niektóre lokale faktycznie serwują tylko take away. Od czasu, kiedy ta pandemia nasza się zaczęła, to ten biznes dowozu jedzenia do klienta no, mocno się rozwinął, ale można sobie pójść do restauracji normalnie zjeść, także nie ma problemu. Widzisz, to ja ci tego zazdroszczę, jak stąd do Valetty, ponieważ... Na kawę też można iść. No właśnie, ja zaraz ci powiem, co ja wymyśliłem sobie, bo... Wiesz, Portugalia jest krajem, gdzie 80% ludzi pije kawę poza domem. Na Malcie pewnie też się dość dużo pije kawy. Dużo. I u nas w Portugalii, no restauracje zamknięte, ale to tam część tych restauracji, take away. Ja byłem wczoraj w Belém, przepraszam, przedwczoraj w dzielnicy Betlejem, gdzie jadłem pyszne ciasteczka pasztecz z nata, dostałem ciasteczko na wynos, ale już kawy na wynos nie dostałem, powiem ci. Więc to jest problem. Na Malcie knajpy otwarte, można iść, można zjeść rybę, można zjeść królika, napić się pysznego wina i zjeść pyszne ciacho zapewne. A ja w Portugalii sobie, słuchaj, dzisiaj, uwaga, lokowanie produktu to jest Go Chill, czyli podwójne espresso. Rzeczywiście podwójne espresso, jest moc. Ja sobie kupiłem takich, słuchaj, ze 30. No i rano, wiesz, sobie takie powery strzelam. Powiedz mi, Kamilku, jakie masz plany na ten sezon? Czy teraz tak prywatnie, czy ty podróżujesz po Malcie również? Samemu jeszcze odkrywasz coś, czy już masz wszystko po prostu odkryte, zjechane i Malta jest twoim domem? Nie, no wszystkiego nie mam zjechanego. To nie mogę w ten sposób mówić, bo to jest po prostu niemożliwe. No tak jak mówię, no ciągle gdzieś tam coś się znajdzie ciekawego. No wiadomo, no sporą część mam już jakby poznaną. Ja bardzo lubię chodzić. Jak były możliwości wypadów w góry gdzieś tam w Polsce, czy czasami sobie teraz jeździmy do Szkocji, czy gdzieś tam, to sobie chodzimy na takie piesze wędrówki, więc na Malcie staram się też takie szlaki, trasy odnajdywać.
Także no, gdzieś tam jak coś wypatrzę, to zaraz chcę coś odkryć, prawda, pójść, zobaczyć, czy tędy się da przejść, żeby potem móc komuś pokazać. Także wciąż staram się coś odkryć nowego tutaj. A powiedz mi, rozumiem, że te wszystkie elementy, ja ci teraz taki piękny kadr też pokażę jeszcze na koniec. Piękna uliczka. Powiedz mi, rozumiem, że tak teraz Malta wygląda, czyli nie ma ludzi, knajpeczki pootwierane, musicie chodzić w maseczkach wszędzie? Tak, maseczki są obowiązkowe. W restauracji, tak jak rozmawialiśmy, jak siądziecie sobie do stolika, to można sobie tą maseczkę zdjąć, ale jak już od stolika idziecie do toalety, to trzeba już tą maseczkę sobie założyć. Także no tutaj te maseczki są jakby obowiązkowe na ulicy i we wszystkich jakby miejscach zamkniętych. No jest spokojnie. Byłem parę razy w Walecie ostatnimi czasy i tak troszeczkę mnie to przybijało. Że jest tak pusto, prawda? Niektóre muzea były zamknięte, bo po prostu nie było nikogo, kto by chciał do nich zajrzeć, prawda? Także no jest dużo mniej, widać, że jest dużo mniej ludzi niż zazwyczaj. Nie pozostaje nam nic innego, jak modlić się i mieć nadzieję, że ten świat się jakoś znormalizuje. Ja widziałem takie reklamy już, słuchaj, lotów do Portugalii, zaszczep się i leć. Ryanaira. Powiedz mi, jak wygląda komunikacja w ogóle z Maltą, z Polski w sezonie, co lata, skąd lata, jak często lata? Normalnie przed pandemią było 6 połączeń z Polską. Także naprawdę było mnóstwo połączeń. Były Katowice, był Kraków, był Wrocław, był Poznań, była Warszawa, był Gdańsk. Także no, praktycznie z każdego miejsca tak naprawdę w Polsce udało się dolecieć, gdzieś tam nawet trochę dojeżdżając. I te loty były dwa razy w tygodniu. Także polski rynek turystyczny naprawdę bardzo prężnie się rozwijał. Ostatni ten dobry sezon turystyczny zamknęliśmy, zdaje się, na 5. miejscu w ogóle, jeżeli chodzi o największe rynki turystyczne na Malcie. Że ten boom na Maltę w Polsce zrobił się naprawdę taki spory. No i tym optymistycznym akcentem będziemy pomalutku zmierzać ku końcowi. Jeszcze na koniec kilka miłych pozdrowień. Jest z nami Paulina Piechocka, jest z nami Anna Nowotna-Nadziejko, która pisze, że Malta jest fantastyczną wyspą. Jest nieoczywistą wyspą, ale jakże bogatą w kulturę, w gastronomię, w spokój i w słońce. 3000 godzin rocznie macie słońce, to są kosmiczne ilości, człowiek inaczej funkcjonuje, endorfiny, hormony szczęścia i można leniuchować sobie na takiej Malcie. Można. Zresztą w lecie nie pozostaje nic innego, bo jest piekielnie gorąco. Maltańsko gorąco. Kamilku, ja teraz chciałbym ci oddać głos, jeżeli chciałbyś kogoś pozdrowić. Jest z nami wciąż bardzo dużo osób. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że jesteście z nami. Ja jeszcze na koniec powiem, że za tydzień również widzimy się w Podróżach bez granic. Polecimy do serca projektu Przewodnicy bez granic, do stolicy Katalonii, gdzie naszym gościem będzie genialna Agata Sosnowska. Polecamy. Pomysłodawczyni projektu PBG, czyli Przewodnicy bez granic. Polecamy. To będzie absolutnie genialny tydzień, tak jak tydzień maltański, który jeszcze trwa. Jutro będzie dużo informacji. W piątek, w sobotę dzień z przewodnikiem na Instagramie. Więc bądźcie z nami. Kamilku, bracie, ty mój ukochany Augustynie, oddaję ci głos. Ja bym bardzo chciał pozdrowić oczywiście moich rodziców kochanych, moją małżonkę, moją żoneczkę kochaną, moich braci i siostry z projektu Przewodnicy bez granic, no i moich wiernych turystów, Marcinie, Karin też pozdrawiam, także bardzo serdecznie pozdrawiam. Było nam absolutnie niezmiernie miło. Jeszcze na koniec byłbym zapomniał, za tydzień będzie na środowym live'ie gość specjalny.
i to będzie lider, tak zwany frontman, wokalista, twórca tekstów zespołu Pectus. Zespół Pectus będzie z nami podczas spotkania. Pan Tomek, nasz przyjaciel projektu, można już powiedzieć, Tomasz Szczepanik, absolutnie genialny polski wokalista. Nie bez powodu będą za tydzień w Podróżach Bez Granic Barcelońskich, a to dlatego, że w 2013-2014 roku, jeśli nie mylę, nagrali genialny utwór Barcelona. Jak ze snu. Świetny kawałek. Agatka rozwinie tą myśl dużo, dużo lepiej. Trwa tydzień maltański. Zapraszamy również jeszcze na koniec na stronę przewodnicybezgranic.pl, gdzie pyszny e-book, idealny prezent na walentynki zbliżające się, covidowe walentynki. E-book testowany na ludziach, pyszny, sprawdzony, absolutnie magiczny. Bezpieczny. Bezpieczny e-book, zdalnie, prawda, ofiarowywany, więc polecamy bardzo serdecznie. A za tydzień barceloński z Agatą Sosnowską, z zespołem Pectus. Dzisiaj natomiast gościem jakże cudownym jest dalej Kamil Augustyn. Kamilu, bardzo dziękuję, obrigado. Również grazie hafna. Grazie hafna, a jak jest do widzenia? Mówi się Saha. Saha oznacza zdrowie, czyli po prostu zdrowia. Saha. Saha. W tych jakże oryginalnych czasach Saha potrzebna jest nam wszystkim, dlatego wszystkim życzymy Saha. Widzimy się jutro w piątek, w sobotę, dzień z przewodnikiem, z Kamilem, a już za tydzień Podróże Bez Granic, barcelońskie opowieści, czarodziejki Agaty Sosnowskiej. No to Saha. Saha. Dobranoc, dziękujemy. Muito obrigado, boa noite.